zasypała nas lawina telefonów. Pan Łukasz cały czas odbiera telefony od państwa i rozmawia. Na czacie masę odpowiedzi i też trzeba będzie wybrać poprawną odpowiedź, bo tutaj przed chwilą pan Łukasz mówił, że różne pliki wchodzą w rachubę, dokładnie, więc nawet po audycji sądzę, że zostaniemy jeszcze na czacie przynajmniej przez dobre kilkanaście minut do pół godziny, to określimy, kto jest zwycięzcą konkursu dla czatujących, a my powinniśmy zacząć troszeczkę podsumowywać, proszę panów, bo zbliża się 12, więc pan Łukasz powinien jeszcze bardziej zacząć straszyć, tak? Albo obudzić się. Przykimałem, przepraszam. No więc tak, to jak możemy to podsumować i co należy wyciągnąć, jakie wnioski? Dobrze, nie bójmy się. Tak naprawdę internet po to został stworzony, żeby rzeczywiście tworzyć i umieszczać tam dosyć ciekawe informacje również o sobie. Ja klikam długopisem. I tak na dobrą sprawę powinniśmy użytkować internet tak, jak uważamy za stosowne, ale powinniśmy również pamiętać o tym, że informacje, które zamieszczamy, czytają inni użytkownicy. I fajnie byłoby, gdyby te informacje były na tyle treściwe, żeby tym użytkownikom pomóc. Tak więc starajmy się też nie powielać informacji, które umieszczają inni użytkownicy. W internecie coraz więcej pojawia się blogów, które są tak mocno powielane i zamieszczane są również błędy, które popełniają inni ludzie, informując po prostu o rzeczach, które nie dotyczą tak naprawdę, że nie zawierają w sobie żadnych fascynujących treści dla użytkownika, który ma ten pierwszy kontakt z internetem, bo rzeczywiście tacy użytkownicy istnieją. Nie ma tylko i wyłącznie użytkowników, którzy internet używają na co dzień. Są też świeżaki, są też tak zwane lamusy, które tak naprawdę dopiero w tym internecie się zagnieżdżają i pojawiają, tak więc starajmy się pisać treściwie i rzeczowo. Jeśli jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami, piszmy o zaawansowanych rzeczach. Jeśli jesteśmy na tyle inteligentni, umieszczajmy swoje profile w internecie, żebyście mogli pokazać tym nowym użytkownikom, że istnieje elita ludzi, którzy już coś potrafią i czym mogą naprawdę się pochwalić. Nie do końca umieszczajmy tam zdjęcia swoich dzieci, swoich rzeczywiście dóbr majątkowych, które mogą w jakiś sposób sprzedać informacje niepotrzebne. Róbmy kopie. Tak, róbmy kopie zapasowe. Używajmy jednak programów, które nas chronią przed wirusami. Jak najbardziej. To o tym nigdy nie możemy zapominać. Te aplikacje są nam na tyle potrzebne i w tym momencie dają nam poczucie bezpieczeństwa, ale też dbają o to, żebyśmy nie musieli pamiętać o tym, że koniecznie jest się zabezpieczyć, koniecznie musimy sprawdzać wszystkie RSS-y z pojawiającymi się informacjami o dziurach. Te aplikacje zrobią to za nas, będą pobierały aktualizacje, będą otrzymywać informacje od producentów i będą na bieżąco aktualizowane. Tak więc my będziemy mogli się zająć tą sferą bardziej przyjemną.